Oye. ¿Te parece buena idea? Mam powiedzieć Rosendzie o Roberto? Świetny pomysł. Idź zaraz do jej pokoju. Zobaczysz, jaką zrobi minę, kiedy się o tym dowie. Masz rację. Powiem jej, że zamierzam wyjść za Roberta. Przyszłam ci coś powiedzieć. Przepraszam. Myślałam, że to kuchnia i wpadłam na kawę. W rolach głównych. Perła. Odcinek 72. W pozostałych rolach. Nie poniżaj mnie. Zrobiłeś, co musiałeś, prawda? Nie obwiniaj mnie o to, co się stało. Zrozum wreszcie, to był wypadek. Wynoś się z mojego domu. Nie dam się dłużej poniżać. Mam się dosyć. Widzę, że potrzebowałaś mnie tylko po to, żebym dał nazwisko twojemu dziecku. Trzeba było powiedzieć wcześniej. Widziałaś? Jestem idiotką. Jak mogłam uwierzyć, że ten drań się zmienił? To także moja wina. Po co mi wróg, skoro mam taką przyjaciółkę? Przyznaję, że czasami popełniam błędy. Ale nie tak często. Poza tym, pamiętaj, po raz pierwszy jestem aniołem stróżem. Pech chciał, że moim. Dlaczego nie przydzielili cię do Rosendy? Czy musisz się właśnie na mnie uczyć? Wybacz. Wiem, że starasz się jak możesz. To wszystko wina tego drania, Bernardo, i jego podłych kłamstw. Ale jeszcze mnie popamięta. Uważam, że Bernardo powiedział prawdę. Lepiej się nie odzywaj.
Mamy pozwolić, żeby ta idiotka zepsuła nam wieczór? Przestań. Mówiłem, że ktoś może nas nakryć, a ty nawet nie zamknęłaś drzwi. Możemy iść do ciebie. Nie. Zobaczymy się później. Wścibska małpa. Zapłacisz mi za to, Julieto. Dałam już pieniądze Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami. Mam do ciebie bardzo pilną i ważną sprawę. Proszę cię, otwórz. Jeśli nie wyjdziesz, wyrwę ci migdałki z gardła. Gangster. Cicho. Musimy porozmawiać, uspokój się. Masz minutę. Tyle wystarczy. Nie było tak, jak myślisz. Rosenda pocałowała mnie, położyliśmy się i... Nie jestem twoją narzeczoną i nie obchodzi mnie, co wyprawiasz z Rosendą. Nie chcę, żebyś źle o mnie myślała. Wynoś się i tłumacz komuś innemu. Zejdź mi z oczu, Roberto. Wynocha. Nie myśl o mnie źle. Podły kretyn. To szaleństwo. Ale i jedyne wyjście. Nie możesz wrócić do domu. Ludzie pomyślą, że rzuciłeś moją córkę. Najważniejsi są teraz oni, a nie ludzkie gadanie. Pańska córka wyrzuciła mnie stąd, choć to dopiero nasz miesiąc miodowy. Nie mogę dłużej znieść jej zachowania, dlatego wracam do swojego domu. Jestem kobieciarzem, ale nie potrafię zmienić się z dnia na dzień. Drań. Kocham cię, Julieto, i chcę się zmienić. Powiedz, że pomożesz mi uratować nasz związek. Dlaczego zawsze jakieś nieporozumienie oddala nas od siebie? To ty? Jasne, przyjdę. Skoro Julieta tak chce, proszę bardzo. Nie potrzebuję jej. Żadna kobieta nie weźmie mnie pod pantofel. Twoje życie nie może się kręcić wokół Roberta. Skoro cię nie zaprosił, możesz inaczej wykorzystać swój czas. Jak? Chodźmy potańczyć. Jest piękny wieczór. Nie chcę go popsuć, umawiając się z tobą. Jak możesz tak mówić? Nic się nie stało. Wybaczcie, ale muszę zadzwonić. Zawstydził się i dlatego tak szybko wyszedł. Biedak. Pójdę go pocieszyć. Wrócił do domu. Może robić, co chce. Zamierzasz siedzieć bezczynnie i patrzeć, jak wasze małżeństwo się rozpada? Czy ty ratowałaś swoje małżeństwo, mamusiu?
Dawniej młodzi ludzie byli zupełnie inni, prawda? Byli niewinni i bardziej się szanowali. Są tacy sami, tylko że bardziej szczerzy. Nie ma w nich tyle cynizmu. Na szczęście istnieją jeszcze dobrze wychowane osoby. Jak twoja narzeczona. Zgadza się. Dziękuję Bogu. Znalazłem kochającą i poważną kobietę. Nie opowiadaj bajek. Przysięgam. Wychodzę za Oktawia. Co mnie to obchodzi? Myślisz, że jestem zazdrosny? Roberto wcale tak nie myśli. Szaleje za tobą. Wielokrotnie mi to powiedział i płakał z miłości. Jak długo chcesz mnie oszukiwać? Mówię prawdę. Nie musisz mnie okłamywać tylko dlatego, że chcesz pracować w Juvenil. Udowodnię ci, że Roberto naprawdę cię kocha. Powiedz im, że anulujemy zamówienie, jeśli nie dostarczą nam dziś opakowań. Inni producenci policzą nam za nie więcej. Twoja szefowa chce ich tylko pośpieszyć i postraszyć jak dobry pokerzysta. Prawda? Będzie dobrze. Nie powinnaś ufać Bernardo. Wiem, że jest uczciwy. Na pewno bardziej niż Valderrama. O 12, tak jak się umówiliśmy. Tylko nie zapomnij. Co będzie o 12? Nie powinieneś się wtrącać. Są dorośli. W porządku. Dzwonili z biura? To Bernardo. Zapewne chce mnie przeprosić. Na razie. Niemożliwe. Ten drań chce mnie zdradzić. Zaufaj mi. Wiem, co robię. Wejdź. To Roberto. Przysięgam, że nie, Don Alberto. Doleję tylko oliwy do ognia. Roberto nadal mi nie ufa. Muszę już kończyć. Dam panu znać. Muszę już kończyć, Roberto. Na razie. To on? Już tu jedzie. Zaczekam na niego na parkingu. Nie wierzę, dorobiłem klucze. Schowaj się gdzieś. Myślałem, że masz do mnie inną sprawę. Chcę, żebyś zerwał z Rosendą. Nie kochasz jej. To nie twoja sprawa. Nadal kochasz Julietę? Mówiłem ci, że jest kobietą mojego życia. Czemu znów o to pytasz? Bo chciałem, żeby to usłyszała. Julieta jest tutaj. Zostawiłem na ciebie pułapkę, bo ona także cię kocha. Mówisz poważnie? Tak. Możesz już wyjść, Julieto. Julieta, pasa, ven para acá. Julieta.
Julieta. Nie ma jej. Przysięgam, przed chwilą tu była. Co robiłeś z Julietą w moim mieszkaniu? Nic. Zaplanowaliśmy to wszystko. Nie wiem, co się z nią stało. Chciałeś się zemścić za Rosendę i dlatego przespałeś się z Julietą. Między nami nic nie zaszło, przysięgam. I radzę ci zostawić Rosendę. Wykorzystujesz ją tylko i tracisz kobietę, którą naprawdę kochasz. Pójdę już, a ty rób co chcesz. Co go ugryzło? Jak mogłaś zrobić to własnemu synowi? Matka Jasmin była pierwszą lepszą sekretarką, która chciała zrobić karierę. Ale Mauro ją kochał i mieli dziecko. W żyłach Jasmin płynie twoja krew. Moja i tej podłej kobiety. Ta ladacznica odebrała mi syna. A ty odebrałaś ojca tej dziewczynce. Nie da się usprawiedliwić tego, co zrobiłaś. Ta kobieta bardziej mnie skrzywdziła. Mój syn był dla mnie wszystkim. Co tu robisz? Przyszedłeś po ciuchy? Wróciłem do domu. Zamieszkacie tutaj? Tylko ja. Gina mnie wyrzuciła. Musisz mi opowiedzieć. Usiądź. Jak to się stało? Po prostu. Powiedziała, że nie chce mnie znać. Co jej zrobiłeś? Nic. Próbowałem ją tylko pocieszyć, a ona tak mi się odpłaciła. Jesteś biedny. Najpierw dziecko, a teraz to. Jestem pewna, że będzie cię błagać, żebyś wrócił. Nie martw się. Wybierzmy się na weekend do Cancun. Polecimy pierwszą klasą, w samolocie podadzą nam kawior i szampana. A kiedy będziemy na miejscu? Nie pojedziemy. Nie mogę zostawić teraz Alexisa. To prawda. Ale niedługo mu przejdzie, a my spędzimy miesiąc w Cancun. Nie mogę zostawić firmy na cały miesiąc. Przecież jesteś jednym z właścicieli. Perełki z liposomami przyciągną większą uwagę niż plastikowy słoiczek. Dobry pomysł. Porozmawiajmy z projektantem. Nie przeszkadzam? Nie, i może nam coś poradzisz. Chcę porozmawiać z Julietą na osobności. Jasne. Dzięki. Dlaczego wyszłaś? Powiedziałem Robertowi, że się schowałaś, a ciebie nie było. Wyszedłem na idiotę. Stwierdziłam, że to nie ma sensu. Ten człowiek nic mnie już nie obchodzi. Niewdzięczny drań. Zdradził nas po tym wszystkim, co dla niego zrobiliśmy. Po co się z tobą spotkał? Żeby mnie skrytykować. Chce, żebym rzucił Rosendę. Dlaczego mu na tym zależy? Nie wiesz? Bernardo szaleje za Rosendą. I co? Jak to co? Chce mi ją odbić.
Musisz o niego walczyć. Podałem ci Roberta na tacy, a ty zmarnowałaś okazję. Myślałam, że jesteście w zmowie i chcecie mnie oszukać. Roberto i ja jesteśmy na siebie śmiertelnie obrażeni. Nie znoszę rodziny Valderrama. Gdybyś została, usłyszałabyś, że jesteś kobietą jego życia. Nie obchodzi mnie to. Wściekł się, że byliśmy sami w mieszkaniu. Przestań. Nie chcę więcej o nim słyszeć. Roberto już dla mnie nie istnieje. Myślicie tylko o chwilowej rozrywce i nie zdajecie sobie sprawy z konsekwencji. To małżeństwo było skazane na niepowodzenie. Ożeniłem się z nią z miłości. Zrobiłeś to, bo spodziewała się dziecka. Poślubiłbyś Ginę, gdyby nie była w ciąży? Nie wiem. Być może później. W małżeństwie potrzebna jest siła. Gdybyś kochał Ginę, nie płakałbyś z jej powodu. Tylko o nią walczył. Co za aromat. Przypomina mi ciasteczka, które piekła moja mama. Pani Mercedes zapragnęła ciasta z pomarańczami. Dawno go nie robiłam. Jesteś prawdziwą gosposią. Przypominasz moją mamę. Jak to? Dlaczego i po co? Jesteś taka zaradna, słodka i ładna. Nawet cię lubię, chociaż czasem gadasz głupoty. Pablo! Chodź ze mną do gabinetu. Masz tu pracować, a nie flirtować. Z czego się śmiejesz? Głupio wyglądałeś, podrywając te... Nie waż się jej obrazić. Tonia jest wspaniałą i porządną dziewczyną, a nie jedną z tylu puszczalskich, które znam. Nie udawaj świętego. Masz więcej grzechów na sumieniu niż ja. Pablo. Pójdziemy do mojej sypialni? Un rato agradable, mi recámara. Nie chcę. Jesteś stara i masz zmarszczki. Gina bardzo cię teraz potrzebuje. Skończę listę i wychodzę. Wpadnę później do siostry. Adios. Bye. Hola. Mogę? Już weszłaś. O co chodzi? Przyszłam po radę. Myślisz, że Octavio ożeni się ze mną? Jasne. Przecież bardzo cię kocha. Zresztą chyba to wiesz. Ale nie jestem tego pewna. Podobnie jak ty. Twierdzisz, że Roberto cię nie kocha i sama widzisz, co się dzieje. Co? Biedak szaleje za tobą, a ty tak okropnie go traktujesz. Nie możesz mieć wciąż takiej miny.
ti sí te lo creo. Przynajmniej ty jeden nie litujesz się nade mną. Masz się doprowadzić do porządku, nabrać sił i rozwiązać swoje problemy. Chciałabym, ale nie mogę. Nie chce mi się żyć. Odpowiedz. Skąd wiem? Kobiety widzą takie rzeczy. On ci powiedział? Nie musiał. Na kilometr widać, że cię kocha. A ty nie chcesz w to wierzyć. Ta dziewczyna musi stąd odejść, rozumiesz? Tonia pracuje tu przez całe życie. Jest moją damą do towarzystwa i traktuje ją jak członka rodziny. Nic mnie to nie obchodzi. Chyba się starzejesz, Mercedes. Bez skrupułów oddałaś własną córkę, a teraz nie masz serca, żeby wyrzucić zwykłą służącą. Zawsze jesteś gotowa, by wbić nóż w plecy, ale tym razem cię nie posłucham. Jeżeli nie zwolnisz tej dziewczyny, powiem wszystkim, że widzisz i że miałaś córkę z nieprawego łoża. Co dokładnie powiedział Roberto? Czemu pytasz? Przecież mówiłaś, że ten człowiek już cię nie obchodzi. Odpowiedz na moje pytanie. Chcę wiedzieć, co o mnie myśli, mówi i co czuje. Ta kobieta nie wzbudza mojego zaufania. Wydaje mi się, że jest złą osobą. Gorszą od samego diabła. Eugenia jest podła i złośliwa. Udaje wielką damę, a tak naprawdę... Jest tak, jak myślę? Między wami coś kiedyś było, prawda? Wstyd się przyznać, ale tak. Witaj, Roberto. Jak Gina? Załamana. Nie wiem, jak przemówić jej do rozsądku. Dobrze, że przyszłaś, bo muszę wyjść. Julieta ma ją dzisiaj odwiedzić. Może podniesie ją trochę na duchu. Przyjdzie tutaj? Tak. Szkoda, że Alexis się wyprowadził. Tak bardzo starał się jej pomóc. Jego obowiązkiem było pozostać z moją siostrą. Nie możemy wtrącać się w ich sprawy. Nie chcę być wścibską teściową. Muszę już iść. Trzymaj się. Zabiję cię, jeśli wspomnisz mu o naszej pogawędce. Nawet z nim nie rozmawiam. Muszę odwiedzić Ginę. Na razie. Do zobaczenia, szefowo. Bernardo, masz jeszcze klucze od mieszkania Roberta? Co ja takiego zrobiłam? Dlaczego mnie pani wyrzuca? Chodzi o moją szkołę? Przerwę naukę. Obiecuję. Nie w tym rzecz. Nie podoba się pani, jak ją maluję, czeszę i ubieram? A może nie smakują pani moje potrawy? Nie o to chodzi. Po prostu chcę mieć inną służbę.
Koniec dyskusji. Masz stąd odejść i to natychmiast. Ale jesteś głucha? Masz odejść. Kiedy ostatnio zaprosiłeś mnie na kawę? Nie pamiętam. Chyba parę miesięcy temu. A może zamiast tego pójdziemy do twojego mieszkania? Zaprosiłem cię, żeby porozmawiać o bardzo ważnej sprawie. Wiem, że chcesz do niej zadzwonić, więc zrób to. Znam ją. Na pewno odłoży słuchawkę. Więc porozmawiaj z Patricją. Teściowie są wściekli, że odszedłem. Powinieneś ją ukarać. Bądź obojętny i utrzyj jej nosa. Daję głowę, że twoja żona będzie cię błagać, żebyś do niej wrócił. Daruj sobie swoje dobre rady. Nie wtrącaj się w cudze sprawy. Co się stało? Co się stało, Toniu? Pani Mercedes wyrzuciła mnie z domu. To niemożliwe. Zaraz to załatwię. Nie płacz. Postaram się, żeby dali ci porządną odprawę. Założysz własny interes i wszystko się ułoży. Nie zależy mi na pieniądzach. Nie chcę stąd odejść. Ja też tego nie chcę, bo wtedy będę bardzo za tobą tęsknił. Uspokój się. Co takiego? Nie ożenię się z tobą, ani z żadną inną. Boję się małżeństwa. Zawsze o tym wiedziałem, ale bałem się przyznać. Urodziłem się kawalerem i nie znoszę kompromisów. Dlatego, jeżeli chcesz mieć męża i dzieci, musisz poszukać sobie kogoś innego. Nie pozwolę na taką niesprawiedliwość. Masz ją natychmiast wezwać i przeprosić. Podjęłam już decyzję, nie nalegaj. Tonia musi stąd odejść. Jesteś jak skała. I zaręczam, że nigdy nie znajdziesz tak dobrej służącej jak Tonia. Proszę. Przepraszam, madam. Mam do pani prośbę. Wiem, że nie powinienem się wtrącać, ale... Nie męcz się, Pablo. Mercedes zrobiła, o co prosiłam. Ta dziewucha więcej się do ciebie nie zbliży. Cześć, mamo. Nie mów tak głośno. Uwielbiam to mówić. Mamo. Kocham cię. Zgnieciesz mnie. Kiedy będę mogła powiedzieć tak przy wszystkich? Zazdroszczę ci humoru. Martwisz się o Ginę. Pójdę do niej. Ja też. Julieta już przyszła? Poszła odwiedzić Ginę.
Dziękuję. Nie mam przyjaciółek, więc może ty pójdziesz ze mną do kina. Nie mam ochoty. Julieta nie może iść sama. Mam lepszy pomysł. Chcesz pracować z nami w Juvenil? Wspaniały pomysł. Potrzebny nam psycholog, a ty świetnie się nadajesz. Wybacz, Julieto, ale chcę się położyć. Jestem zmęczona. Trzymaj się. Nie płacz. Boli mnie, gdy się smucisz. Pani Otilia miała załatwić tę sprawę, ale jak widać, nic nie wskurała. Świat nie kończy się na pracy. Jesteś inteligentna. Na pewno poradzisz sobie w życiu. Daj spokój. I po co pracowałam tu tyle lat? Pani Mercedes powiedziała, że chce mieć inną służbę. Myślisz, że w nowym domu będzie mi lepiej? Zostaw to mnie. Obiecuję, że stąd nie odejdziesz. Nie wiem, jak wyleczyć ją z tej depresji. Może powinnaś być dla niej bardziej surowa. Tak sądzisz? Jasne. Monika myślała, że Gina zejdzie z nami na kawę. Chciałabym jej pomóc, mamo. Nie nazywaj mnie tak w tym domu. Dlaczego nie mogę powiedzieć Ginie, że jesteśmy siostrami? Tak długo żyłam bez rodziny, że w pewnym momencie... Wystraszyłaś się? Zobaczyłaś ducha? Właśnie miałem się z wami przywitać. Byłem przekonany, że rozmawiacie o mnie, ale pomyliłem się. Nie nauczyli cię, że nie należy podsłuchiwać? Co usłyszałeś? Prowokuje nas to wszystko. Czasem jestem prowokujący. Jeśli słyszałeś, to już wiesz, że Patricia jest moją mamą. Ukażesz nas za to? Chcesz czy nie, taka jest prawda. Patricia jest mi madre, les guste o no. Wyjaśnię ci wszystko. Nie musisz się mu tłumaczyć. Jeśli nie chce tego zaakceptować, jego sprawa. Chwileczkę, daj mi coś powiedzieć. Miło cię tutaj widzieć, Julieto. Właśnie gawędzę sobie z twoją rodziną. Chodź ze mną do kuchni. Chcę ci pokazać, co jest na kolację. Uwielbiam kolację w gronie rodzinnym. Zostaniesz z nami, prawda? Chodźmy. Proszę. Czego chcesz? Przyniosłam kolację. Zabierz ją. Musisz coś zjeść. Nie chcę. Musisz się wzmocnić. Nie chcę. Chyba diabeł w nią wstąpił. A więc to jest teraz kuchnia. Ciszej.
To wszystko nieporozumienie. Julieta nie jest moją córką, ale nie mam serca jej o tym powiedzieć. Przejmujesz się kimś, kogo tak słabo znasz? Nie jestem matką Juliety. Nie wierzę ci. Cezar zapewnił mnie, że Julieta jest córką jego i synowej Mercedes. Nazywa cię matką, a ty zaprzeczasz temu, trzęsąc się jak osika. Może zjemy jutro razem śniadanie? Nie mogę. Chcę być jak najdłużej z małym, zanim wywiozę go na wieś. Odwiozę cię do domu. Jadę do Rosendy. Przyjechałam samochodem. Przypomniałem sobie, że nie mam benzyny. Nie łaź za nią. Julieta nie chce, żebyś się do niej zbliżał. Co mi zrobisz, jeśli nie dam jej spokoju? Jestem załamana. Roberto usłyszał, jak Julieta nazwała mnie mamą. Nie wiem, co robić. Musisz mi pomóc, Cezarze. Jak widzisz, udało mi się pozbyć tej dziewczyny. Nie trzeba było mnie odpychać. Chodź tu. Mam dość twoich gróźb i to ja mogę cię zabić. Wątpię. Wiesz, że potrafię pozbywać się przeszkód. Masz iść do starej i poprosić ją, żeby nie wyrzucała Toni. Inaczej pewnego dnia obudzisz się sztywna. Ja otworzę. Być może po raz ostatni. Znowu zostawiłam klucze w biurze. Dlaczego płaczesz? Wyrzucili mnie. Wyrzucili? Kto? Pani Mercedes. To nieporozumienie. Znasz moją babcię. Prowadzisz jak szatan, kobieto. Co się stało? Co jej zrobiłaś? Idiota. Zaparzę ci herbatę. Czy możesz poświęcić mi chwilę? Musimy pogadać. Nie rozumiem cię. Najpierw kazałaś mi ją zwolnić, a teraz prosisz, bym ją zatrzymała. Nie można bawić się ludzkimi uczuciami. Każdy ma prawo zmienić zdanie. Postanowiłam dać jej jeszcze jedną szansę. Nie mam ochoty robić z siebie idiotki. Takie jest życie. Wybacz. Nie płacz. Na pewno wszystko się wyjaśni. Wiesz, że twoja babcia nie rzuca słów na wiatr. Powiedziała.